Obserwatorzy z Nadleśnictwa Trzebież od wiosny do jesieni wypatrują pożarów. Służą do tego kamery i dwie dostrzegalnie. W akcjach gaszenia pożarów pomaga system ochrony przeciwpożarowej. W leśnictwie Tatynia znajduje się jedna z dwóch kilkudziesięciometrowych wież obserwacyjnych. Tu rozpoczyna się cały proces patrolowania terenu za pomocą kolimatora. W okresie od wiosny do jesieni urządzenie obsługuje przeszkolony pracownik. Obserwator, jeżeli zobaczy na horyzoncie dym, kieruje celownikiem na ten dym, podaje kąt i to, co wcześniej powiedziałem, na padzie dostają informacje z dwóch punktów obserwacyjnych, czy to będą dostrzegalnie z obserwatorami, czy kamery. Zostaje zrobiona lokalizacja i rozpoczyna się cała akcja na ziemi. I obserwator na bieżąco jest w stanie nam powiedzieć, co się dzieje z tym dymem, czy on się zwiększa, czy on zanika. To są bardzo ważne informacje dla nas, gdy poszukujemy tego pożaru już bezpośrednio na ziemi. Zgłaszam biały dym w okolicach Tanowa, 138 stopień. Taki meldunek odbiera pani Czesława, która od lat pracuje w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym znajdującym się w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież w Zalesiu. Pani Czesława koordynuje działania obserwatorów na wieżach i obsługuje dwie kamery. Każdego dnia zbiera meldunki i zaznacza na specjalnej mapie. Jeżeli na wieżach zostanie określony kąt, pod jakim jest widoczny dym, dyspozytor oznacza ten kąt, tu akurat przy pomocy tak zwanej tablicy sznurkowej, oznacza jeden kąt, oznacza drugi kąt i w miejscu przecięcia się tych linii jest miejsce pojawienia się dymu. Nie wiemy, co to jest. I dopiero służby w terenie, między innymi ja też, zaczynamy dojeżdżać w to miejsce i wtedy już wiemy, czy to jest pożar, czy to jest jakieś ognisko, które ktoś nieopatrznie zostawił. Wtedy zaczyna się akcja gaśnicza. Straż pożarna może dojechać na miejsce pożaru specjalnymi, oznakowanymi drogami. Na terenie nadleśnictwa znajduje się sieć 56 takich dróg o łącznej długości ponad 100 km, które służą tylko do ochrony przeciwpożarowej. Część z nich jest o nawierzchni utwardzonej, tutaj w tym przypadku asfalt. Część jest to nawierzchnia utwardzona szutrowa. Część to są zwykłe drogi leśne, ale one mają specjalną szerokość. Są szersze niż wszystkie inne. Muszą być w dobrej jakości utrzymania. Dlaczego? Dlatego, żeby wozy bojowe, które jadą do akcji gaśniczej, żeby mogły swobodnie przejechać i żeby mogły bezproblemowo poruszać się w kierunku terenu, który jest zagrożony pożarem lub występuje pożar. W czasie akcji gaśniczej strażakom prawie zawsze brakuje wody. Mogą ją pobrać w punktach czerpania wody, naturalnych lub sztucznych. Tu betonowy zbiornik o wielkiej pojemności zakopano w ziemi. Jednostki są doprowadzane do punktu czerpania wody, gdzie tankują, uzupełniają wodę, która zostaje zużyta natychmiast do akcji gaśniczej. W tym przypadku potem ten punkt czerpania wody jest naszymi środkami uzupełniany i może dalej służyć do kolejnych akcji, które by ewentualnie mogły działać. Te punkty są rozrzucone w różnych częściach naszego nadleśnictwa i służą tylko i wyłącznie do obsługi akcji gaśniczych, do niczego więcej. W lasach Nadleśnictwa Trzebież znajduje się również kilka biologicznych pasów przeciwpożarowych różnego typu. To wyorane bruzdy gleby, która przez cały rok jest w specjalny sposób utrzymywana, by zabezpieczać las przed pożarem powierzchniowym. Drzewa liściaste. Troszeczkę trudniej ten proces palności jest utrudniony dla pożaru, który byłby całkowitego drzewostanu, czyli będzie ściana ognia od gleby aż po koronę tam u góry. Będziecie widzieli coś takiego, to jest straszny pożar. I wtedy taki pas może nam pomóc ustawić linię obrony, żeby ten pożar się nie przesunął dalej. Nadleśnictwo Trzebież gospodaruje na 23 tysiącach hektarów powierzchni lasów. Mieszkańcy chętnie wypoczywają w lesie, zbierając grzyby czy jagody, spacerując, poznając przyrodę czy jeżdżąc na rowerach. Rekreacja to jednocześnie jeden z czynników zagrożenia pożarowego. Teren nadleśnictwa jest w najwyższej, czyli pierwszej strefie takiego zagrożenia.